Luksusowa impreza staje się sceną uporządkowanego przez milionera upadku. Wybiera ubogą dziewczynę jako cel dla rozrywki gości, ale gdy chwyta mikrofon, nieoczekiwanie odwraca sytuację. To, co dzieje się dalej, zostawia wszystkich w osłupieniu. Jeśli ta historia Cię zainteresowała, nie zapomnij subskrybować naszego kanału. Powiedz nam, z jakiego miasta nas oglądasz. Kontynuujemy. Poranne słońce odbijało się w ogromnych oknach biura Adama Kowalskiego na szczycie najbardziej imponującego wieżowca w Warszawie. 45-letni mężczyzna o strategicznie przyciętych siwych włosach i nienagannym garniturze obserwował miasto rozciągające się u jego stóp. Jego imperium, zbudowane z żelazną determinacją i wątpliwymi metodami, było świadectwem jego władzy i ambicji. Adam uśmiechnął się z zadowoleniem. Za kilka dni jego ślub z Wiktorią Nowak będzie wisienką na torcie jego społecznego awansu. Związek nie był z miłości, to wiedział dobrze, ale strategicznym sojuszem. Wiktoria ze swoimi kontaktami w wyższych sferach i oszałamiającą urodą była ostatnim elementem potrzebnym do umocnienia jego pozycji w warszawskiej elicie. Delikatne pukanie do drzwi przerwało jego myśli. Proszę wejść, rozkazał. Jego głęboki głos odbił się echem po biurze. Magda, jego osobista asystentka od ponad dekady, weszła z teczką w ręku. Panie Kowalski, oto ostatnie szczegóły ślubu do pańskiego zatwierdzenia. Adam przeglądał dokumenty z brakiem zainteresowania. Astronomiczne liczby przewijały się przed jego oczami. Koszt cateringu, dekoracji, importowanych napojów. Dla niego była to po prostu kolejna inwestycja. Wszystko jest w porządku, Magdo. Upewnij się, że prasa będzie dobrze ustawiona. Chcę, aby wszystkie szczegóły zostały uchwycone. Magda zawahała się przez chwilę. Proszę pana, jest delikatna sprawa, którą muszę omówić. Chodzi o nową inwestycję na wschodzie miasta. Adam podniósł rękę, przerywając jej. Nie teraz, Magdo. Mamy ślub do sfinalizowania. Wszelkie niedogodności mogą poczekać do po miesiącu miodowym. Asystentka skinęła głową, rozpoznając ton, który nie dopuszczał argumentów. Gdy wychodziła, Adam ponownie skierował swoją uwagę na miasto w dole. Jego oczy spoczęły na odległej dzielnicy, plamie prostych domów i wąskich ulic, która kontrastowała z luksusowymi budynkami centrum. W tym samym momencie, kilometry dalej, Zofia budziła się w swoim małym pokoju w domu wujostwa. 23-letnia dziewczyna przeciągnęła się, jej brązowe oczy wciąż ciężkie od snu. Zapach świeżej kawy wypełniał pomieszczenie, mieszając się z zapachem świeżej farby, pozostałością po jej nocnej pracy jako freelance ilustratorka. Zofia wstała, przeczesując palcami ciemne, kręcone włosy. Jej wzrok błądził po skromnym pokoju, zatrzymując się na moment na fotografii rodziców stojącej na komodzie. Tęsknota ścisnęła jej serce, jak robiła to każdego ranka od czasu ich odejścia. Zosiu, śniadanie na stole. Głos cioci Haliny rozległ się po domu. W małej kuchni wujek Andrzej już siedział z otwartą gazetą przed sobą. Jego pomarszczona twarz rozjaśniła się na widok siostrzenicy. Dzień dobry, mój kwiatuszku. Dobrze spałaś? Zofia uśmiechnęła się, całując wujka w czubek głowy. Dzień dobry, wujku. Tak, dziękuję. Ciocia Halina postawiła przed Zofią parującą filiżankę. Jedz porządnie, dziewczyno. Znowu pracowałaś do późna, prawda? Musisz o siebie dbać. Zofia skinęła głową, wdzięczna za troskę i opiekę wujostwa. Przyjęli ją bez wahania, gdy straciła rodziców, i od tamtej pory stali się jej bezpieczną przystanią. Popatrz no na to, skomentował wujek Andrzej, odwracając gazetę, aby obie mogły zobaczyć. Ten cały Adam Kowalski ma się żenić. Majątek wydany tylko na przyjęcie. Zofia rzuciła szybkie spojrzenie na zdjęcie biznesmena obok jego narzeczonej, oszałamiającej kobiety o blond włosach i wyćwiczonym uśmiechu. Musi być miło mieć tyle pieniędzy, co? Skomentowała bez większego zainteresowania. Ciocia Halina prychnęła. Pieniądze to nie wszystko, moje dziecko. Co z tego, że ma tyle bogactwa, jeśli nie ma prawdziwej miłości? Słowa cioci odbijały się echem w umyśle Zofii, gdy przygotowywała się do wyjścia. Miała rozmowę kwalifikacyjną w małym wydawnictwie, szansę na wreszcie wykorzystanie swojego artystycznego talentu w bardziej stabilny sposób. Tymczasem po drugiej stronie miasta
Wiktoria Nowak paradowała po najbardziej ekskluzywnym salonie piękności w Warszawie. Jej obecność sama w sobie była wydarzeniem, każdy ruch starannie przemyślany, by wywrzeć wrażenie. Chcę być absolutnie perfekcyjna na ślub, instruowała swój osobisty zespół stylistów. Adam Kowalski zasługuje na narzeczoną na poziomie swojego statusu. Podczas gdy profesjonalistki zajmowały się jej włosami i paznokciami, Wiktoria przeglądała najnowsze magazyny plotkarskie. Jej wzrok zatrzymał się na nagłówku o jej narzeczonym. Adam Kowalski, król Midas branży budowlanej. Zadowolony uśmiech pojawił się na jej perfekcyjnie obrysowanych ustach. Wiedziała, że jest na progu stania się częścią czegoś wielkiego. Ślub był jej przepustką do świata władzy i wpływów, o którym zawsze marzyła. Karina, zawołała swoją osobistą asystentkę. Upewnij się, że lista gości jest nienaganna. Nie chcę żadnych niepożądanych elementów psujących najważniejszy dzień mojego życia. Karina skinęła głową, gorączkowo robiąc notatki na swoim tablecie. Tak, pani Nowak, wszystko będzie perfekcyjne, może pani być pewna. Podczas gdy Wiktoria zatracała się w swoich fantazjach o wielkości, Adam mierzył się z napiętym spotkaniem w swoim biurze. Naprzeciwko niego siedzieli jego najbliżsi przyjaciele lub najbliżsi, jakich ktoś taki jak Adam mógł nazwać przyjaciółmi. Więc Adam, zaczął Radosław, biznesmen z branży technologicznej, naprawdę zdecydowałeś się związać? Myślałem, że jesteś bardziej wolny niż to. Adam zaśmiał się, dźwięk pozbawiony radości. Mój drogi, małżeństwo to tylko kolejny interes. Wiktoria przynosi koneksje, których nawet wszystkie moje pieniądze nie mogłyby kupić. Mężczyźni wymienili porozumiewawcze spojrzenia, doskonale rozumiejąc logikę stojącą za tym związkiem. Ale powiedzcie mi, kontynuował Adam, pochylając się do przodu z niebezpiecznym błyskiem w oczach, co powiecie na to, żeby uczynić to wydarzenie nieco bardziej interesującym? Cisza, która nastąpiła, była pełna oczekiwania. Wszyscy obecni dobrze znali upodobanie Adama do gier władzy i manipulacji. Myślę o zaproszeniu kogoś całkowicie obcego naszemu światu, wyjaśnił. Złośliwy uśmiech formował się na jego ustach. Kogoś prostego, naiwnego. Wyobraźcie sobie spektakl. Ta osoba zagubiona wśród luksusu i przepychu, próbująca się dopasować. Pozostali mężczyźni zaśmiali się, już wyobrażając sobie tę scenę. A co zyskuje ten, kto znajdzie idealnego kandydata? Zapytał Piotr, zawsze uważny na korzyści. Adam oparł się w swoim fotelu, oczy błyszczące ekscytacją wyzwania. Zwycięzca będzie miał pierwszeństwo w następnym dużym przedsięwzięciu Kowalski Investments. Co wy na to, panowie, wchodzicie w to? Odpowiedź była jednogłośna. Nikt z obecnych nie odważyłby się odmówić wyzwaniu Adama Kowalskiego, zwłaszcza gdy w grę wchodziło tak wiele. Podczas gdy możni knuli swój okrutny plan, Zofia szła ruchliwymi ulicami centrum, mocno przyciskając do piersi swoje portfolio. Jej myśli skupiały się na czekającej ją rozmowie kwalifikacyjnej, nieświadoma faktu, że jej życie miało się drastycznie zmienić. Los, niczym niewidzialny dyrygent, zaczynał orkiestrować wydarzenia, które postawiłyby marzycielską młodą kobietę na drodze bezwzględnego magnata. Scena była przygotowywana na konfrontację, która wstrząśnie fundamentami warszawskiej elity i ujawni prawdy długo ukrywane. Przenikliwy dźwięk budzika wyrwał Zofię z niespokojnego snu. Spędziła większość nocy na mentalnym powtarzaniu swojej rozmowy kwalifikacyjnej w wydawnictwie, wyobrażając sobie wszystkie możliwe scenariusze. Teraz, gdy wschodzące słońce malowało niebo ciepłymi barwami, niepokój powrócił, ściskając jej pierś. Poradzisz sobie, kochanie. Uspokajający głos cioci Haliny dobiegł z kuchni, jakby czytała jej myśli. Zofia uśmiechnęła się, wdzięczna za nieustanne wsparcie. Ubrała się starannie, wybierając jasno-niebieską bluzkę, która podkreślała jej oczy, i czarną ołówkową spódnicę. Swój najbardziej formalny strój. Spojrzała w lustro, poprawiając nieposłuszny lok kręconych włosów. Dasz radę, szepnęła do swojego odbicia, szukając pewności siebie. Tymczasem po drugiej stronie miasta Adam Kowalski rozpoczynał dzień od swojej zwykłej rutyny ćwiczeń w prywatnej siłowni w swoim penthouse. Każdy ruch był tak samo wykalkulowany, jak każda decyzja w jego życiu. Proszę pana, przerwał jego trener personalny,
Pańska narzeczona jest na linii. Adam zmarszczył brwi, odbierając telefon. Wiktoria, co się stało? Głos Wiktorii brzmiał zirytowany po drugiej stronie. Adam, kochany, mamy problem z cateringiem. Chcą zmienić główne menu i... Ty się tym zajmij, uciął bez cierpliwości. Masz kartę blanche do decyzji dotyczących przyjęcia. Tylko trzymaj koszty w ramach budżetu. Zanim zdążyła zaprotestować, Adam się rozłączył. Ślub był dla niego tylko kolejnym interesem, a szczegóły były nieistotne. W tym samym momencie Zofia dotarła do budynku, w którym mieściło się małe wydawnictwo. Jej dłonie pociły się, gdy przedstawiała się w recepcji. Zofia Adamska, mam umówione spotkanie z panią Heleną Wiśniewską. Recepcjonistka uśmiechnęła się życzliwie, zauważając zdenerwowanie młodej kobiety. Proszę wejść na górę, piąte piętro po prawej. Winda zdawała się jechać wieczność. Kiedy drzwi się otworzyły, Zofia wzięła głęboki oddech, zbierając odwagę. Helena Wiśniewska, kobieta w średnim wieku, o dobrych oczach za grubymi oprawkami okularów, powitała ją ciepłym uśmiechem. Zofio, miło cię poznać osobiście. Twoje prace są imponujące. Rozmowa przebiegła lepiej niż Zofia mogła się spodziewać. Helena była autentycznie zainteresowana jej stylem artystycznym i pomysłami na ilustracje dla dzieci. Cóż, Zofio, podsumowała Helena po prawie godzinie rozmowy, uważam, że byłabyś doskonałym dodatkiem do naszego zespołu. Co powiesz na rozpoczęcie pracy w przyszły poniedziałek? Oczy Zofii rozszerzyły się z zaskoczenia i radości. Naprawdę? To znaczy, tak, oczywiście. Bardzo dziękuję, pani Wiśniewska. Podczas gdy Zofia wychodziła z budynku, czując się jak na chmurce, Adam mierzył się z napiętym spotkaniem w swoim biurze. Piotr, jeden z jego przyjaciół i partner biznesowy, właśnie wszedł, przynosząc niepokojące wieści. Adam, mamy problem z projektem na wschodzie miasta. Mieszkańcy się organizują, grożą protestami. Adam zabębnił palcami o biurko, jego wyraz twarzy stwardniał. Nie mamy teraz na to czasu, użyj zwykłych kanałów, przekup kogo trzeba. Piotr zawahał się. To nie jest takie proste tym razem. A jest tam liderka społeczności, Martyna Szymańska, która mobilizuje ludzi, ona jest inna. Magnat wstał, podchodząc do okna. Jego wzrok powędrował w kierunku dzielnicy, o której mowa. Każdy ma swoją cenę, Piotr. Odkryj jej. Podczas gdy możni knuli, Zofia spacerowała ulicami centrum. Jej serce było lżejsze niż od dawna. Postanowiła zrobić przerwę w małej kawiarni, gdzie zwykle pracowała nad swoimi projektami freelansowymi. Jak zwykle, Zosiu? Zapytała Ania, baristka, która dobrze znała jej gusta. Tak, poproszę i możesz dodać dzisiaj brownie. Świętujemy. Siedząc przy oknie, delektując się kawą i ciastkiem, Zofia obserwowała ruch na ulicy. Wtedy zauważyła dobrze ubranego mężczyznę, stojącego po drugiej stronie ulicy, patrzącego prosto na nią. Zaniepokojona, odwróciła wzrok, ale gdy spojrzała ponownie, mężczyzna zniknął. Zofia nie wiedziała, że ten mężczyzna to był Radosław, jeden z przyjaciół Adama, który uczestniczył w okrutnym zakładzie. Spędził ostatnie dni przeczesując biedniejsze dzielnice miasta w poszukiwaniu idealnego kandydata do gry Adama. Widząc Zofię z jej naturalnym pięknem i marzycielskim wyrazem twarzy, Radosław natychmiast wiedział, że znalazł idealną osobę. Szybko się oddalił, sięgając po telefon. Adam, znalazłem. Poczekaj, aż zobaczysz. Tego wieczoru, podczas gdy Zofia dzieliła się dobrymi wieściami ze swoim wujostwem przy skromnej kolacji, Adam i jego wspólnicy spotykali się w ekskluzywnej restauracji na szczycie jednego z najwyższych wieżowców miasta. Więc panowie, Adam uniósł kieliszek drogiego szampana, kto ma przyjemność przedstawić nasze rozrywkowe urozmaicenie na ślub? Radosław uśmiechnął się zadowolony z siebie. Znalazłem idealną kandydatkę, młoda, piękna, wyraźnie skromnego pochodzenia. Nazywa się Zofia Adamska. Adam uniósł brew zaintrygowany. Kontynuuj. Pracuje jako freelancerka. Mieszka z wujostwem w prostej dzielnicy. Sierota, z tego co udało mi się dowiedzieć. Kontrast będzie wyborny. Mężczyźni zaśmiali się, już przewidując spektakl. Adam jednak pozostał zamyślony. Interesujące, ale jak przekonamy ją do przyjścia? Radosław uśmiechnął się makiawelicznie. Zostaw to mnie, mam idealny plan.
Tymczasem w swoim małym pokoju Zofia zasypiała z uśmiechem na ustach, śniąc o swojej przyszłości w wydawnictwie. Nie mogła sobie wyobrazić, że w tym samym momencie jej los był pieczętowany przez mężczyzn, których nawet nie znała. W penthouse, który dzieliła z Adamem, Wiktoria bezmyślnie przeglądała magazyn mody, gdy jej narzeczony wrócił. Jak poszła kolacja, kochanie? Zapytała bez prawdziwego zainteresowania. Adam nalał sobie whisky z enigmatycznym uśmiechem na ustach. Produktywnie. Bardzo produktywnie. Wiktoria obserwowała go z ciekawością. Znała to spojrzenie. Było takie samo jak wtedy, gdy był bliski zamknięcia wielkiego interesu. Co znowu knujesz, Adam? Podszedł bliżej, całując ją lekko. Nic, czym musisz się martwić. Po prostu upewnij się, że nasz ślub będzie wydarzeniem roku. Kiedy para udała się na spoczynek, każde pogrążone we własnych myślach i ambicjach, los kontynuował tkanie swojej skomplikowanej sieci. Zofia, Adam i Wiktoria, tak różni w swoim pochodzeniu i aspiracjach, byli bliscy splecenia swoich życia w sposób, którego żadne z nich nie mogło przewidzieć. Miasto spało, nieświadome machinacji możnych i marzeń pokornych, ale tryby były już w ruchu, przygotowując scenę na konfrontację, która wstrząśnie strukturami społeczeństwa i ujawni prawdy długo ukryte. Następnego ranka, gdy Zofia z entuzjazmem przygotowywała się do swojego pierwszego dnia w wydawnictwie, Radosław wprowadzał w życie swój plan, aby przyciągnąć ją do świata Adama. Szachownica była rozstawiona, a pionki, nie wiedząc o tym, zaczynały się poruszać. Słońce ledwo wzeszło, gdy Zofia się obudziła. Mieszanina niepokoju i podekscytowania kotłowała się w jej piersi. To był jej pierwszy dzień w wydawnictwie i była zdeterminowana, aby zrobić dobre wrażenie. Ubrała się starannie, wybierając skromną, kwiecistą sukienkę, którą jej mama dała jej na ostatnie wspólne urodziny. Niech anioły cię prowadzą, mój kwiatuszku, powiedziała ciocia Halina, wręczając jej pudełko z drugim śniadaniem. Zrobiłam to ciasto kukurydziane, które tak lubisz, żebyś mogła świętować z nowymi kolegami. Zofia uściskała ciocię, wzruszona tym gestem. Dziękuję, ciociu. Za wszystko. Droga do wydawnictwa była pełna oczekiwań. Zofia obserwowała budzące się miasto, wyobrażając sobie historie, które mogłaby stworzyć, ilustracje, którym mogłaby dać życie. Gdy dotarła do budynku, została powitana przez Helenę, która przedstawiła ją małemu, ale serdecznemu zespołowi. Ludzie, to jest Zofia, nasza nowa ilustratorka, ogłosiła Helena z ciepłym uśmiechem. Godziny mijały błyskawicznie, gdy Zofia zapoznawała się ze swoim nowym środowiskiem pracy. Jej entuzjazm był zaraźliwy i wkrótce znalazła się zaangażowana w ożywione dyskusje o przyszłych projektach. Tymczasem na drugim końcu miasta Adam Kowalski prowadził napięte spotkanie w swojej sali konferencyjnej. Projekt na wschodzie miasta napotykał większy opór niż przewidywano. Proszę pana, zaczęła Magda, jego asystentka, wahając się. Liderka społeczności Martyna Szymańska mobilizuje mieszkańców. Twierdzą, że inwestycja wyrzuci z domów setki rodzin. Adam zmarszczył brwi, zirytowany tym, co uważał za mniejszą niedogodność. Zaoferuj im rekompensatę finansową. Każdy ma swoją cenę. Już próbowaliśmy, proszę pana, odpowiedział jeden z dyrektorów. Ale ona jest nieugięta. Co więcej, udało jej się przyciągnąć uwagę lokalnych mediów. Magnat uderzył pięścią w stół, sprawiając, że wszyscy podskoczyli. Nie możemy mieć tego rodzaju negatywnego rozgłosu tuż przed moim ślubem. Rozwiążcie to, nie obchodzi mnie jak. Spotkanie zostało przerwane pukaniem do drzwi. To był Radosław z triumfalnym uśmiechem na twarzy. Przepraszam za wtargnięcie, Adam, ale mam wieści o naszym specjalnym projekcie. Oczy Adama zabłysły odnowionym zainteresowaniem. Odprawił pozostałych obecnych gestem, zostając sam na sam z Radosławem. I jak? W jaki sposób zamierzasz sprowadzić naszego specjalnego gościa na przyjęcie? Radosław wyciągnął złotą kopertę z wewnętrznej kieszeni marynarki. Z tym. Oficjalne zaproszenie na ślub roku, zaadresowane do utalentowanej artystki Zofii Adamskiej, w uznaniu za jej inspirującą pracę. Adam zbadał zaproszenie pod wrażeniem dbałości o szczegóły. Wyjaśnij. Stworzyłem fałszywą nagrodę, wyjaśnił Radosław. Zofia uwierzy, że została wybrana ze względu na swój talent artystyczny do udziału w charytatywnej wystawie, która odbędzie się podczas twojego ślubu.
Zaproszenie obejmuje nie tylko obecność na ceremonii, ale także pobyt w hotelu i suknię wieczorową. Powolny i okrutny uśmiech rozlał się po twarzy Adama. Genialnie. Nie będzie mogła się oprzeć takiej okazji. W tym samym momencie, nieświadoma machinacji możnych, Zofia delektowała się lunchem ze swoimi nowymi kolegami. Ciasto kukurydziane cioci Haliny okazało się hitem, przełamując lody i zapewniając chwilę rozluźnienia. Zofio, twoja praca jest niesamowita, skomentowała Julia, jedna z redaktorek. Ta seria ilustracji o polskich legendach, którą pokazałaś wcześniej. Wow, byłaby z tego wspaniała książka. Zofia zarumieniła się na komplement. Jej serce rozgrzało się poczuciem przynależności. Dziękuję, Julio. Właściwie to mam kilka pomysłów na projekt w tym kierunku. Rozmowa toczyła się żywo. Wymieniano pomysły i snuto plany. Zofia czuła, że wreszcie jest na właściwej drodze, robiąc to, co kocha. Pod koniec dnia, zmęczona, ale szczęśliwa, Zofia pożegnała się z nowymi kolegami i ruszyła w drogę powrotną do domu. Po przybyciu zastała wujka Andrzeja na werandzie, trzymającego w rękach złotą kopertę i z zaintrygowanym wyrazem twarzy. Zosiu, to przyszło dla ciebie dzisiaj. Wygląda na coś ważnego. Zaciekawiona Zofia otworzyła kopertę. Jej oczy rozszerzyły się, gdy czytała zawartość. Nie mogę w to uwierzyć, mruknęła, odczytując zaproszenie kilka razy, aby upewnić się, że to nie pomyłka. Co to jest, kochanie? Zapytała ciocia Halina, która dołączyła do nich na werandzie. To zaproszenie, odpowiedziała Zofia, wciąż oszołomiona. Na ślub Adama Kowalskiego. Mówią, że zostałam wybrana do udziału w charytatywnej wystawie, która odbędzie się podczas wydarzenia. Oni chcą wystawić moje ilustracje. Wujostwo wymieniło zaniepokojone spojrzenia. Ale jak się o tobie dowiedzieli, kochanie? Zapytała ciocia Halina. Zofia potrząsnęła głową, równie zdezorientowana. Nie wiem, może ktoś z wydawnictwa mnie polecił. Albo zobaczyli moje portfolio online? Bądź ostrożna, Zosiu, ostrzegł wujek Andrzej z poważną miną. Ten świat wyższych sfer to nie dla takich ludzi jak my. Zofia skinęła głową, rozumiejąc obawy wujostwa. Ale część niej, ta, która zawsze marzyła o uznaniu dla swojej sztuki, nie mogła powstrzymać się od podekscytowania tą możliwością. Przemyślę to dokładnie, obiecała, przytulając wujostwo. Nie podejmę żadnej pochopnej decyzji. Tej nocy, podczas gdy Zofia zmagała się z mieszaniną ekscytacji i obaw, Wiktoria dokonywała ostatnich poprawek swojej sukni ślubnej. Idealna, mruknęła, podziwiając swoje odbicie. Odwróciła się do swojej asystentki Kariny. Upewnij się, że wszystkie szczegóły są nienaganne. Nie chcę żadnych nieprzyjemnych niespodzianek w wielkim dniu. Karina zrobiła notatkę na swoim tablecie. Tak, proszę pani. Swoją drogą pan Kowalski prosił o potwierdzenie, czy lista gości została sfinalizowana. Wiktoria zmarszczyła brwi. Myślałam, że już została, czy było jakieś zmiana. Najwyraźniej tak. Jedno nazwisko zostało dodane w ostatniej chwili. Zofia Nowak. Zofia Nowak, powtórzyła Wiktoria, to nazwisko nie było jej znane. A kim ona jest? Karina wzruszyła ramionami. Nie mam informacji, proszę pani. Pan Kowalski po prostu polecił, aby została dodana i traktowana jako specjalny gość. Błysk podejrzliwości przemknął przez oczy Wiktorii. Dobrze znała historię Adama z młodszymi kobietami. Czy ta Zofia była kolejnym jego podbojem? Zbadaj to, rozkazała Karinie. Chcę wiedzieć wszystko o tej Zofii Nowak. Podczas gdy Wiktoria knuła, Zofia leżała w swoim łóżku. Złote zaproszenie spoczywało na jej piersi. Jej myśli były w chaosie. Okazja była kusząca, ale ostrzeżenia wujostwa odbijały się echem w jej umyśle. Zamknęła oczy, przypominając sobie swoje skromne pochodzenie, poświęcenia rodziców, bezwarunkowe wsparcie wujostwa. Czy byłoby sprawiedliwe porzucić to wszystko dla jednej nocy glamuru? Ale potem wyobraziła sobie swoje ilustracje wystawione, podziwiane przez wpływowych ludzi. Wyobraziła sobie drzwi, które mogłyby się otworzyć, historie, które mogłaby opowiedzieć przez swoją sztukę. Z westchnieniem Zofia podjęła decyzję. Sięgnęła po telefon i wybrała numer podany na zaproszeniu. Halo? Nazywam się Zofia Nowak. Ja chciałabym potwierdzić swoją obecność na ślubie. Po drugiej stronie linii Radosław uśmiechnął się z satysfakcją. Przynęta została rzucona, a ryba złapana.
okrutna gra Adama Kowalskiego miała się rozpocząć, a Zofia, nieświadoma, miała być centralnym elementem tego spektaklu próżności i władzy. Tryby losu nadal się obracały, coraz bardziej zbliżając ścieżki Zofii, Adama i Wiktorii. Scena była gotowa na konfrontację, która na zawsze zmieni życie wszystkich zaangażowanych. Dni, które nastąpiły po decyzji Zofii, były wirem emocji i przygotowań. W wydawnictwie ledwo mogła powstrzymać swoje podekscytowanie, dzieląc się nowościami z kolegami podczas przerwy na kawę. Nie mogę uwierzyć, że idziesz na ślub roku, wykrzyknęła Julia, jej oczy błyszczały z podziwu. Zosiu, to niesamowite. Twoje ilustracje zostaną zobaczone przez ważnych ludzi. Helena, która przechodziła korytarzem w tym momencie, zatrzymała się, słysząc rozmowę. Jaki ślub? Zapytała z ciekawością. Zofia lekko się zarumieniła. Adama Kowalskiego. Najwyraźniej zostałam wybrana do udziału w charytatywnej wystawie, która odbędzie się podczas wydarzenia. Wyraz twarzy Heleny subtelnie się zmienił. Cień niepokoju przemknął przez jej twarz. Zosiu, kochanie, bądź ostrożna. Znam trochę ten świat i nie zawsze rzeczy są takie, jak się wydają. Och, Heleno, nie bądź takim pesymistą, wtrąciła Julia. To szansa życia dla Zofii. Helena uśmiechnęła się, ale uśmiech nie sięgnął jej oczu. Oczywiście, oczywiście, po prostu mówię, żeby była czujna. Słowa Heleny odbijały się echem w umyśle Zofii przez resztę dnia. Wieczorem, organizując ilustracje, które planowała zabrać na wystawę, nie mogła powstrzymać ukłucia niepokoju. Tymczasem w luksusowym apartamencie Adama Wiktoria przeglądała teczkę o Zofii, dostarczoną przez jej asystentkę Karinę. Więc to jest to? Mruknęła Wiktoria, przeglądając strony. Nieznana ilustratorka ze skromnej dzielnicy. Co Adam knuje? Karina odchrząknęła, wahając się. Proszę pani, jest jeszcze jedna rzecz. Najwyraźniej panna Nowak jest zakwaterowana w tym samym hotelu, co inni VIP-owscy goście. Oczy Wiktorii zwęziły się. Interesujące. Bardzo interesujące. Następnego dnia Zofia została zaskoczona telefonem. Dzwonili z hotelu, w którym miała być zakwaterowana, potwierdzając jej przyjazd i informując o dostępnych usługach, w tym o osobistym styliście, który pomoże jej przygotować się na wielkie wydarzenie. Osobisty stylista? Powtórzyła Zofia z niedowierzaniem. Ale ja nawet nie wiem, co to jest. Recepcjonistka zaśmiała się łagodnie. Proszę się nie martwić, panno Nowak. Alicja, nasza specjalistka, zajmie się wszystkim. Spotka się z panią, jak tylko pani przyjedzie do hotelu. Tymczasem Adam prowadził kolejne napięte spotkanie w swoim biurze. Problem we wschodniej dzielnicy się utrzymywał, a liderka społeczności, Marta Wiśniewska, uzyskała tymczasowy nakaz sądowy przeciwko rozpoczęciu prac budowlanych. To absurd, wykrzyknął Adam, rzucając papiery na biurko. Jak pozwoliliśmy, żeby do tego doszło? Magda, jego asystentka, próbowała go uspokoić. Proszę pana, pracujemy nad alternatywami. Może gdybyśmy porozmawiali z panną Wiśniewską, moglibyśmy dojść do porozumienia. Adam prychnął, odrzucając pomysł. Nie negocjuję z takimi ludźmi. Znajdź sposób na obejście tego nakazu. Użyj naszych kontaktów w sądownictwie, jeśli trzeba. Spotkanie zostało przerwane przez Radosława, który wszedł do pokoju z zadowolonym uśmiechem. Adam, wszystko gotowe dla naszego specjalnego gościa. Twarz Adama rozjaśniła się, jego problemy chwilowo zapomniane. Doskonale, a co z resztą planu? W toku, zapewnił Radosław. Zofia nie będzie wiedziała, co ją trafiło. Obaj mężczyźni zaśmiali się, nieświadomi, że Magda obserwowała ich z ledwo ukrywanym wyrazem niesmaku. W przeddzień wyjazdu do hotelu Zofia spędziła bezsenną noc, mentalnie przeglądając wszystko, co musiała zabrać. Jej wujostwo, choć nadal zaniepokojone, zdecydowało się ją wesprzeć. Pamiętaj, kim jesteś, mój kwiatuszku, powiedziała ciocia Halina, pomagając jej zamknąć walizkę. Nie pozwól, aby ten świat zmienił twoje serce. Wujek Andrzej położył dłoń na ramieniu siostrzenicy. I jeśli będziesz czegokolwiek potrzebować, jesteśmy tylko jeden telefon stąd. Następnego ranka luksusowy samochód wysłany przez hotel czekał na Zofię przed domem. Młoda kobieta długo obejmowała wujostwo przed wyjazdem. Mieszanka podekscytowania i nerwów sprawiała, że jej serce biło szybciej.
Po przybyciu do hotelu Zofia była oszołomiona przepychem miejsca. Hol wyglądał jak z filmu, z kryształowymi żyrandolami i meblami, które prawdopodobnie kosztowały więcej niż zarobiłaby przez lata. Panna Nowak? Zawołał melodyjny głos. To była Alicja, obiecana osobista stylistka. Witamy, pójdziemy na górę do pani pokoju i zaczniemy przygotowania. Kolejne godziny były rozmyte od przymiarek ubrań, sesji makijażu i porad dotyczących etykiety. Zofia czuła się jak księżniczka w bajce, ale część niej nie mogła przestać czuć się nie na miejscu. Pamiętaj, instruowała Alicja, poprawiając oszałamiającą sukienkę, którą Zofia miała nosić na ceremonii. Trzymaj się prosto, uśmiechaj się z wdziękiem i przede wszystkim zachowuj się, jakbyś należała do tego świata. Zofia skinęła głową, próbując przyswoić wszystkie informacje. Kiedy w końcu miała chwilę dla siebie, podeszła do okna swojego luksusowego pokoju, obserwując miasto na dole. Jej myśli powędrowały do rodziców, do wujostwa, do jej prostego, ale pełnego miłości życia. W co ja się wpakowałam? Szepnęła do siebie. W tym samym momencie, na innym piętrze hotelu, Wiktoria dokonywała ostatnich poprawek swojej sukni ślubnej. Jej wzrok był jednak odległy, zagubiony w myślach. Karino, zawołała swoją asystentkę, chcę, żebyś miała oko na tę Zofię podczas wydarzenia. Każdy podejrzany ruch natychmiast mi zgłoś. W biurze Adama magnat delektował się drogą whisky, przewidując wydarzenia następnego dnia. Zadzwonił jego telefon. To był Piotr. Wszystko gotowe, poinformował Piotr. Dziewczyna nie będzie wiedziała, co ją trafiło. Adam uśmiechnął się z zadowoleniem. Świetnie. Jutro, moi drodzy przyjaciele, będziemy mieli niezłe widowisko. Podczas gdy możni knuli, a niewinni marzyli, los nadal tkał swoją skomplikowaną sieć. Scena była gotowa, aktorzy na pozycjach, a wielkie przedstawienie miało się zaraz rozpocząć. W ciszy swojego hotelowego pokoju Zofia zasnęła. Jej sny były dziwną mieszanką nadziei i obaw. Nie wiedziała, że następny dzień będzie punktem zwrotnym w jej życiu, dniem, który zmieni nie tylko jej los, ale i los wszystkich wokół niej. Godziny powoli ciągnęły się w kierunku świtu. Każda minuta niosła ze sobą ciężar nieuniknionego. Ślub roku miał się zaraz rozpocząć, a wraz z nim łańcuch wydarzeń, których nikt nie mógł przewidzieć. Słońce ledwo wzeszło nad horyzontem, gdy Zofia otworzyła oczy. Przez chwilę była zdezorientowana przepychem hotelowego pokoju, tak różnego od jej skromnej sypialni w domu wujostwa. Rzeczywistość uderzyła ją jak fala. Dziś był dzień ślubu. Podczas przygotowywania się do śniadania Zofia nie mogła nie zauważyć, jak lekko drżą jej ręce. Niepokój i oczekiwanie mieszały się w jej żołądku, tworząc węzeł, który wydawał się niemożliwy do rozwiązania. W hotelowej restauracji czuła się jeszcze bardziej nie na miejscu. Celebryci, biznesmeni i osobistości z wyższych sfer prowadzili ożywione rozmowy, wymieniając plotki i spekulacje na temat ślubu roku. Zofia usiadła w dyskretnym kącie, starając się być niewidzialna. Pani Zofia? Łagodny głos ją zaskoczył. To była Ewa, jej osobista stylistka. Przyszłam po panią, żebyśmy mogły zacząć przygotowania. Czeka nas długi dzień. Kolejne godziny były istnym wirem. Zofia została poddana serii zabiegów upiększających, o których istnieniu nigdy wcześniej nie wiedziała. Manikur, pedikur, masaże, zabiegi na twarz, każda minuta zmieniała ją trochę bardziej. Wygląda pani po prostu olśniewająco, wykrzyknęła Ewa, gdy wreszcie pomogła Zofii włożyć elegancką, granatową suknię wybraną na tę okazję. Zofia ledwo rozpoznała się, gdy spojrzała w lustro. Prosta dziewczyna z ubogiej dzielnicy ustąpiła miejsca eterycznej, niemal nierealnej w swym pięknie wizji. Pamiętaj, instruowała Ewa, zachowaj pewność siebie. Należysz do tego świata tak samo jak każdy z nich. Tymczasem w innym skrzydle hotelu Adam Kowalski poprawiał swój krawat z zadowolonym uśmiechem na ustach. Radosław wszedł do pokoju, przynosząc ostatnie szczegóły planu. Wszystko gotowe, poinformował. Dziewczyna niczego nie podejrzewa, to będzie idealne widowisko. Adam skinął głową, jego oczy błyszczały w okrutnym oczekiwaniu. Doskonale. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć jej minę, gdy... Jego wypowiedź została przerwana pukaniem do drzwi. To była Magda, jego asystentka, z zaniepokojoną miną. Panie Kowalski, mamy problem,
Marina Zając, liderka społeczności, jest tutaj. Zdobyła akredytację prasową i grozi protestem podczas ceremonii. Twarz Adama wykrzywiła się w masce furii. Jak to możliwe? Myślałem, że załatwiliśmy tę sprawę. Najwyraźniej ma poparcie kilku wpływowych dziennikarzy, wyjaśniła Magda wyraźnie zaniepokojona. Powołują się na wolność prasy. Adam wziął głęboki oddech, próbując się opanować. Dobrze, miej ją na oku. Nie pozwól, żeby zbliżyła się do mnie lub Wiktorii. I na miłość boską upewnij się, że nie zepsuje naszej specjalnej niespodzianki. W pokoju Wiktorii panna młoda była istnym kłębkiem emocji. Podczas gdy jej zespół stylistów kończył ostatnie poprawki, nie mogła pozbyć się wrażenia, że coś jest nie tak. Karino zawołała swoją asystentkę. Jakieś wieści o tej całej Zofii? Jest już gotowa, proszę pani, poinformowała Karina. Muszę przyznać, że wygląda zadziwiająco olśniewająco. Oczy Wiktorii zwęziły się. Trzymaj ją z dala od Adama. Nie chcę żadnych nieprzyjemnych niespodzianek w mój wielki dzień. W miarę zbliżania się godziny ceremonii, napięcie w powietrzu było wyczuwalne. Goście zaczęli przybywać do luksusowej sali balowej, każdy bardziej elegancki od poprzedniego. Błyski aparatów wybuchały przy każdej wysiadającej celebrycie, a szmer oczekiwania narastał z każdą minutą. Zofia, prowadzona przez Ewę, weszła dyskretnie. Mimo to nie mogła uniknąć podziwu i szeptów, które ją śledziły. Jej naturalne piękno, podkreślone przez nienaganną stylizację, przyciągało uwagę nawet w tym środowisku skrajnego luksusu. Oddychaj głęboko, szepnęła Ewa. Pamiętaj, o czym rozmawiałyśmy. Jesteś tu z własnej zasługi. Zofia skinęła głową, próbując opanować drżenie rąk. Jej oczy błądziły po sali, zachwycone przepychem dekoracji. Egzotyczne kwiaty, błyszczące kryształy i wytworne tkaniny zdobiły każdą powierzchnię. Po drugiej stronie sali Marina Zając, liderka społeczności, obserwowała wszystko z mieszaniną pogardy i determinacji. Jej notes był przygotowany, a ona sama gotowa do ujawnienia niesprawiedliwości, kryjących się za tą błyszczącą fasadą. Minuty się dłużyły. Napięcie w powietrzu było niemal namacalne. W końcu główne drzwi się otworzyły i Adam Kowalski wszedł triumfalnie. Nienaganny w swoim smokingu, emanował pewnością siebie i władzą. Jego oczy przemknęły po sali, zatrzymując się na moment na Zofii. Enigmatyczny uśmiech przemknął po jego ustach, zanim zajął swoje miejsce przy prowizorycznym ołtarzu. Marsz weselny zaczął grać i wszystkie oczy zwróciły się ku wejściu. Pojawiła się Wiktoria, wizja w bieli i diamentach. Jej suknia, ekskluzywny projekt jednego z najbardziej renomowanych projektantów na świecie, zapierała dech w piersiach wszystkim obecnym. Gdy Wiktoria szła alejką, jej oczy na krótką chwilę spotkały się z oczami Zofii. Iskra rozpoznania i podejrzliwości przebiegła między nimi, zbyt szybka, by ktokolwiek inny to zauważył. Ceremonia przebiegała jak sen, a może raczej starannie wyreżyserowany koszmar. Wymieniono przysięgi, obrączki wsunęły się na zadbane palce i wreszcie Adam i Wiktoria zostali ogłoszeni mężem i żoną. To właśnie w tym momencie, w kulminacyjnym punkcie uroczystości, Adam wykonał gest, uciszając wszystkich. Jego wzrok przeczesał tłum, zatrzymując się na Zofii. Moi drodzy goście, jego głos rozniósł się po sali. Mam dla was wszystkich specjalną niespodziankę. Mamy wśród nas bardzo wyjątkowego gościa. Zofio Nowak, czy mogłabyś dołączyć do mnie tutaj z przodu, proszę? Serce Zofii zamarło. Wszystkie głowy odwróciły się w jej kierunku, a ona poczuła, jakby ziemia usuwała się jej spod nóg. Niepewnymi krokami ruszyła w stronę Adama, świadoma każdego spojrzenia, które ją śledziło. Tymczasem za kulisami Radosław uśmiechał się złośliwie, przygotowując się na wielki moment. Wiktoria, stojąc obok Adama, utrzymywała sztuczny uśmiech, ale jej oczy zdradzały zmieszanie i podejrzliwość. Marina Zając, infiltrująca dziennikarka, mocniej ścisnęła swój notes. Jej instynkty mówiły jej, że coś wielkiego ma się zaraz wydarzyć. Powietrze w sali stało się ciężkie od oczekiwania. Zofia, teraz stojąc obok Adama, czuła się odsłonięta i bezbronna. Magnat uśmiechnął się uśmiechem, który nie sięgał jego oczu, i przygotował się do ogłoszenia, które miało zmienić wszystko. W tym momencie, zawieszonym w czasie, los wszystkich obecnych miał zostać na nowo napisany.
Okrutna gra Adama zbliżała się do punktu kulminacyjnego, ale wszechświat miał własne plany. Scena była przygotowana na zwrot akcji, którego nikt nie mógł przewidzieć. Cała sala zdawała się wstrzymać oddech. Zofia, drżąc prawie niezauważalnie, stała obok Adama Kowalskiego, świeżo poślubionego magnata, którego reputacja była równie wielka, co budząca strach. Oczy wszystkich gości były utkwione w niej, mieszanina ciekawości i oczekiwania unosiła się w powietrzu. Adam z uśmiechem, który nie sięgał jego oczu, zaczął mówić: "Moi drodzy przyjaciele, jak wiecie, zawsze lubiłem niespodzianki. I dziś, w najważniejszym dniu mojego życia, postanowiłem podzielić się z wami wyjątkowym doświadczeniem." Zrobił dramatyczną pauzę, delektując się momentem. Zofia została wybrana, aby reprezentować, cóż, powiedzmy, inną część naszego społeczeństwa. Szmer przebiegł przez salę. Wiktoria, stojąca obok Adama, utrzymywała plastikowy uśmiech, ale jej oczy zdradzały mieszaninę zmieszania i irytacji. Zofia poczuła, jak jej serce przyspiesza. Coś było nie tak, bardzo nie tak. Rozejrzała się, szukając wyjścia, przyjaznej twarzy, czegokolwiek, co mogłoby ją uspokoić. Adam kontynuował: "Zofio, może opowiesz nam trochę o swoim życiu, o tym, jak to jest żyć po drugiej stronie miasta?" Protekcjonalny ton w jego głosie był oczywisty. Niektórzy goście zachichotali cicho, inni wyglądali na zakłopotanych. Zofia poczuła, jak krew zastyga jej w żyłach, w końcu rozumiejąc pułapkę, w którą wpadła. To właśnie w tym momencie stało się coś nieoczekiwanego. Z końca sali zabrzmiał silny i wyraźny głos: "Dlaczego nie opowiesz nam ty, panie Kowalski, jak to jest niszczyć całe społeczności dla swoich inwestycji?" Wszyscy odwrócili się, zszokowani. To była Marina Zając, liderka społeczności, która przeniknęła jako dziennikarka. Szła korytarzem z mikrofonem w ręku, jej oczy błyszczały oburzeniem. "A może," kontynuowała Marina, "zapytamy Zofię o jej prawdziwe talenty, zamiast próbować ją upokorzyć." Twarz Adama wykrzywiła się w masce wściekłości. "Ochrona!" krzyknął, ale zanim ktokolwiek zdążył zareagować, Zofia zrobiła krok do przodu. Coś zmieniło się w jej postawie. Strach i niepewność ustąpiły miejsca zaciekłej determinacji. Wzięła mikrofon z rąk Adama i głosem, który zaskoczył wszystkich, w tym ją samą, zaczęła śpiewać. Melodia, która wypłynęła z jej ust, była oszałamiająco piękna. Była to pieśń o nadziei, o walce z przeciwnościami losu, o sile, która pochodzi z najskromniejszych korzeni. Jej głos, potężny i pełen emocji, wypełnił każdy zakątek sali. Goście, którzy sekundy wcześniej byli gotowi śmiać się z jej upokorzenia, teraz trwali w absolutnej ciszy, wielu z łzami w oczach. Muzyka Zofii mówiła o rzeczywistości, której wielu z nich nigdy nie doświadczyło, ale która dotykała głębokiej i zapomnianej części ich dusz. Adam, oszołomiony, próbował przerwać, ale został uciszony dezaprobującymi spojrzeniami samych gości. Wiktoria, stojąca obok niego, obserwowała scenę z mieszaniną podziwu i zazdrości. Kiedy Zofia skończyła śpiewać, cisza, która nastąpiła, była ogłuszająca. Potem, jak fala, zaczęły rozbrzmiewać oklaski. Nie były to grzecznościowe czy wymuszone oklaski, ale prawdziwa, pełna emocji owacja. Marina Zając, wykorzystując moment, ruszyła do przodu ze swoim mikrofonem. "To, panie i panowie, jest prawdziwy głos ludu. Głos, który Adam Kowalski i jemu podobni próbują uciszyć swoimi chciwymi przedsięwzięciami." W sali zapanował chaos. Obecni dziennikarze, czując zapach skandalu, zaczęli zadawać pytania. Błyski aparatów wybuchały ze wszystkich stron. W środku tego zamieszania do Zofii podszedł mężczyzna. Był to Tomasz Majewski, znany producent muzyczny, który był wśród gości. "Młoda damo," powiedział, jego głos drżał z emocji. "W ciągu wszystkich moich lat w branży nigdy nie słyszałem głosu takiego jak twój. Chciałbym porozmawiać z tobą o pewnych możliwościach." Zofia, wciąż oszołomiona wszystkim, co się wydarzyło, tylko skinęła głową, niezdolna do sformułowania słów. Adam, widząc, jak jego plan rozpada się na jego oczach, próbował odzyskać kontrolę nad sytuacją. "Moi drodzy goście, to wszystko to tylko nieporozumienie. Proszę, wróćmy do świętowania." Ale było już za późno.
Atmosfera przyjęcia zmieniła się nieodwracalnie. Tworzyły się grupki, żywo dyskutujące o tym, czego właśnie byli świadkami. Niektórzy goście, zawstydzeni tym, że prawie wzięli udział w upokorzeniu Zofii, zaczęli się wycofywać. Wiktoria, w końcu rozumiejąc zakres planu Adama, odsunęła się od niego. Jej oczy iskrzyły się gniewem. Zaplanowałeś to wszystko w nasz dzień ślubu? Żeby upokorzyć niewinną osobę? Podczas gdy chaos narastał, Zofia została delikatnie wyprowadzona z sali przez Ewę, osobistą stylistkę, która wydawała się szczerze zatroskana o jej dobro. Byłaś niesamowita, szepnęła Ewa, jej słowa przepełnione szczerym podziwem. Na zewnątrz już gromadziła się niewielka grupa ludzi. Wieść o tym, co się wydarzyło, rozprzestrzeniła się błyskawicznie w mediach społecznościowych, a ciekawscy i dziennikarze gromadzili się, wszyscy chcąc zobaczyć młodą kobietę, której głos uciszył ślub roku. Marina Zając, wykorzystując moment, zaczęła organizować improwizowaną konferencję prasową, zdeterminowana, by ujawnić nie tylko to, co wydarzyło się tego wieczoru, ale wszystkie wątpliwe praktyki Adama Kowalskiego. Tymczasem wewnątrz sali Adam obserwował, jak jego imperium pozorów rozpada się. Jego telefon nie przestawał dzwonić. Rzecznicy prasowi i prawnicy rozpaczliwie próbowali powstrzymać katastrofę, która się rozwijała. Noc, która miała być szczytem jego społecznego awansu, stała się początkiem jego upadku. A w centrum tego wszystkiego była Zofia, prosta dziewczyna, której głos miał moc zmieniania losów. Ślub roku dobiegł końca, ale nowa historia dopiero się zaczynała. Historia o odkupieniu, sprawiedliwości i transformacyjnej mocy muzyki. A Zofia, wciąż oszołomiona wydarzeniami wieczoru, ledwo mogła sobie wyobrazić centralną rolę, jaką odegra w tej opowieści, która miała się właśnie rozwinąć. Słońce ledwo wzeszło, gdy Zofia otworzyła oczy. Wciąż oszołomiona wydarzeniami poprzedniej nocy. Przez chwilę myślała, że to wszystko było tylko nierealnym snem. Ale luksus hotelowego pokoju i dziesiątki powiadomień na jej telefonie potwierdzały niezwykłą rzeczywistość tego, co się wydarzyło. Drżącymi rękami Zofia zaczęła czytać nagłówki. Anonimowy głos ucisza ślub roku. Skandal na ślubie Kowalskiego. Porzucona panna młoda i tajemnicza gościni kradnie show. Kim jest Zofia Nowak? Dziewczyna, która rzuciła wyzwanie imperium. Łzy zaczęły spływać po twarzy Zofii. To było zbyt wiele do przetworzenia. Delikatne pukanie do drzwi wyrwało ją z zamyślenia. Zofio, to ja, Ewa. Mogę wejść? Osobista stylistka weszła do pokoju, niosąc tacę ze śniadaniem i kilkoma gazetami. Jej zwykle opanowana twarz zdradzała oznaki troski i podziwu. Po jak się czujesz? Zapytała Ewa, siadając na brzegu łóżka. Zofia potrząsnęła głową, niezdolna znaleźć odpowiednich słów. Ja... nie wiem. Wszystko wydaje się takie nierealne. Ewa uśmiechnęła się łagodnie. To, co zrobiłaś wczoraj wieczorem, było niezwykłe, Zofio. Nie tylko się obroniłaś, ale dałaś głos wielu, którzy nigdy nie mieli szansy być usłyszani. Tymczasem po drugiej stronie miasta Adam Kowalski mierzył się z najgorszym porankiem swojego życia. Jego biuro zamieniło się w centrum zarządzania kryzysowego. Prawnicy, rzecznicy prasowi i dyrektorzy biegali tam i z powrotem, próbując powstrzymać katastrofę. Akcje firmy spadły o 15% tylko w pierwszych godzinach notowań, poinformował jeden z dyrektorów. Jego głos drżał z paniki. Adam, który nie spał, wyglądał, jakby postarzał się o lata w ciągu jednej nocy. A Wiktoria? Zapytał ochrypłym głosem. Magda, jego wierna asystentka, zawahała się przed odpowiedzią. Ona wyjechała dziś rano, proszę pana. Zostawiła dokumenty rozwodowe u prawników. Magnat zamknął oczy, czując ciężar swoich działań spadający na niego. Imperium, które budował z taką starannością, rozpadało się na jego oczach. W społeczności na wschodzie miasta, gdzie inwestycja Adama zagrażała dziesiątkom rodzin, panował nastrój ostrożnego świętowania. Marina Zając, teraz lokalna bohaterka, organizowała zgromadzenie, aby omówić kolejne kroki. To, co wydarzyło się wczoraj, to dopiero początek, oświadczyła zgromadzonemu tłumowi. Teraz mamy szansę walczyć o nasze prawa, sprawić, by nasz głos został usłyszany.
Kilka przecznic dalej, w skromnym domu wujostwa Zofii, wujek Andrzej i ciocia Halina byli otoczeni przez reporterów. Telefon nie przestawał dzwonić, a dziennikarze byli żądni informacji o Kopciuszku z przedmieścia, jak nazywano teraz Zofię. Nasza Zosia zawsze była wyjątkowa, powiedziała ciocia Halina ze łzami dumy w oczach. Ma serce ze złota i anielski głos. Z powrotem w hotelu Zofia otrzymała nieoczekiwaną wizytę. Tomasz Majewski, producent muzyczny, który podszedł do niej poprzedniego wieczoru, wrócił z konkretną propozycją. Zofio, zaczął, jego oczy błyszczały z podekscytowania. To, co zrobiłaś wczoraj, było magiczne. Chcę pomóc ci podzielić się twoim głosem ze światem. Co powiesz na nagranie albumu? Młoda kobieta była oszołomiona, ledwo wierząc w to, co słyszy. Ja nie wiem, co powiedzieć, wyjąkała. Tomasz uśmiechnął się. Powiedz tak. Twoja muzyka może inspirować miliony, Zofio. Może być głosem tych, którzy nigdy nie mieli szansy być usłyszani. Podczas gdy Zofia rozważała ofertę, która mogła zmienić jej życie, Wiktoria była w swoim prywatnym odrzutowcu, zostawiając Warszawę za sobą. Jej oczy były czerwone od płaczu, mieszanina gniewu i upokorzenia przepływała przez jej żyły. Dokąd lecimy, proszę pani? Zapytał pilot. Wiktoria zawahała się przez moment. Do Paryża, zdecydowała w końcu. Potrzebuje nowego początku. W siedzibie Kowalski Investments trwało nadzwyczajne posiedzenie zarządu. Większość członków domagała się natychmiastowej rezygnacji Adama. Twoje postępowanie było niewybaczalne, oświadczył jeden z najstarszych dyrektorów. Nie tylko zhańbiłeś firmę, ale naraziłeś na szwank całą naszą przyszłość. Adam po raz pierwszy w życiu czuł się osaczony. Wszystko, o co walczył, wszystko, co zbudował, rozpadało się z powodu jednej nocy, z powodu jednej piosenki. W miarę upływu dnia historia Zofii nadal się rozprzestrzeniała. W mediach społecznościowych amatorskie nagrania jej występu stały się wiralem, osiągając miliony wyświetleń w ciągu kilku godzin. Hasztagi takie jak „Cieszy się głos przeznaczenia” i „Zofia wojowniczka” dominowały w trendach. Pod koniec dnia Zofia w końcu zebrała odwagę, aby opuścić hotel. W towarzystwie Ewy i ochroniarza zatrudnionego w pośpiechu stanęła twarzą w twarz z tłumem reporterów i świeżo odkrytych fanów. Zofio, Zofio, jak się czujesz będąc nową sensacją internetu? Czy to prawda, że nagrasz album? Co masz do powiedzenia na temat Adama Kowalskiego? Pytania padały ze wszystkich stron. Zofia, przytłoczona, ale zdeterminowana, wzięła głęboki oddech i przemówiła prosto z serca. Jestem tylko zwykłą dziewczyną, która dostała niezwykłą szansę. Mój głos zawsze był moją siłą, moim schronieniem. Jeśli może przynieść komuś pocieszenie lub inspirację, to wszystko to było warte. Jej szczere i emocjonalne słowa wywołały nową falę oklasków i okrzyków wsparcia. Gdy Zofia była prowadzona do samochodu, który miał ją zabrać z powrotem do domu, do pocieszającego uścisku wujostwa, nie mogła przestać myśleć o tym, jak jej życie zmieniło się w ciągu zaledwie 24 godzin. Los, kapryśny i nieprzewidywalny, utkał skomplikowaną sieć, splatając życia w nieoczekiwany sposób. Głos, który miał zostać uciszony, teraz rozbrzmiewał w całym mieście, obiecując zmiany, odkupienie i przede wszystkim nadzieję. Noc zapadła nad Warszawą, ale historia Zofii była daleka od zakończenia. W rzeczywistości był to dopiero pierwszy rozdział podróży, która obiecywała przemienić nie tylko jej życie, ale życie wszystkich wokół niej. Scena była gotowa na następny akt, a świat czekał z niecierpliwością, aby usłyszeć, co głos przeznaczenia ma do powiedzenia. Tygodnie, które nastąpiły po pamiętnym ślubie, były dla Zofii istnym wirem. Mały dom wujostwa, wcześniej spokojne schronienie, teraz był stale otoczony przez dziennikarzy i ciekawskich. Prosta rutyna, którą znała, została całkowicie zmieniona. Zofia znalazła się rozdarta między wywiadami, spotkaniami z prawnikami i sesjami nagraniowymi w studiu Marka Wiśniewskiego. Jej głos, wcześniej ograniczony do prysznica i kręgu przyjaciół, teraz rozbrzmiewał w całym mieście, stając się symbolem nadziei i oporu. Pewnego szczególnie ruchliwego popołudnia Zofia była w studiu, pracując nad piosenką,
którą skomponowała zainspirowana ostatnimi wydarzeniami. Marek obserwował ją przez szybę pokoju kontrolnego, zachwycony. To niesamowite, skomentował swojej asystentce. Jakby urodziła się do tego. Podczas gdy Zofia śpiewała, jej myśli błądziły wokół wydarzeń ostatnich tygodni. Obraz Adama Kowalskiego, kiedyś tak imponujący i groźny, teraz wydawał się odległy i niemal żałosny. Magnat praktycznie zniknął z życia publicznego od czasu skandalu. Krążyły plotki o jego zdrowiu psychicznym i fizycznym. Niektórzy spekulowali, że opuścił kraj. W rzeczywistości Adam był zamknięty w swojej rezydencji na obrzeżach miasta, walcząc z własnymi demonami. Imperium, które zbudował, rozpadało się, inwestorzy wycofywali swoje wsparcie, a wieloletni partnerzy zrywali więzi. Pewnego szczególnie ponurego poranka Adam otrzymał niespodziewaną wizytę. To była Magda, jego była asystentka, która złożyła wypowiedzenie zaraz po skandalu. Panie Kowalski, powiedziała, jej głos mieszaniną współczucia i stanowczości. Przyszłam, bo uważam, że pan potrzebuje pomocy. Adam, cień człowieka, którym kiedyś był, tylko patrzył na nią w milczeniu. Magda kontynuowała. To, co pan zrobił, było straszne. Ale wierzę, że wciąż jest szansa na odkupienie. Ale żeby to osiągnąć, musi pan stawić czoła konsekwencjom swoich czynów. Słowa Magdy zdawały się coś obudzić w Adamie. Po raz pierwszy od tygodni błysk jego dawnej determinacji zabłysnął w jego oczach. Tymczasem we wschodniej dzielnicy miasta Marina Zając przewodziła cichej rewolucji. Przy wsparciu prawnym zapewnionym przez rozgłos sprawy uzyskała stały zakaz sądowy przeciwko projektowi Adama. To dopiero początek, oświadczyła na zgromadzeniu społeczności. Teraz będziemy walczyć o przekształcenie tej przestrzeni w coś, co naprawdę przyniesie korzyści naszej społeczności. Kilka przecznic dalej ciocia Halina i wujek Andrzej próbowali przystosować się do nowej rzeczywistości. Nagła sława Zofii przyniosła znaczące zmiany w ich życiu. Czasami tęsknię za tym, jak było wcześniej, wyznała ciocia Halina mężowi pewnego wieczoru. Ale widzieć, jak nasza dziewczynka spełnia swoje marzenia, to bezcenne. Wujek Andrzej skinął głową, jego oczy wilgotne z dumy. Ona zmienia życie, Halino. Nie tylko swoje, ale całej społeczności. Z powrotem w studiu Zofia kończyła nagrywanie swojej piosenki. Gdy wybrzmiała ostatnia nuta, w pomieszczeniu zapanowała pełna czci cisza. Marek wszedł do kabiny nagraniowej. Jego oczy błyszczały ze wzruszenia. Zofio, to było co niezwykłe. Myślę, że mamy idealny singiel do wydania twojego albumu. Zofia uśmiechnęła się, mieszanina radości i niepewności na jej twarzy. Naprawdę myślisz, że ludzie będą chcieli tego słuchać? Moja droga, odpowiedział Marek, kładąc ręce na jej ramionach. Twój głos to dokładnie to, czego świat potrzebuje teraz usłyszeć. Tego wieczoru, gdy Zofia wracała do domu, zauważyła znajomą postać stojącą na rogu ulicy. To była Ewa, stylistka, która stała się jej bliską przyjaciółką w ostatnich tygodniach. Hej, gwiazdo! Ewa przywitała ją ciepłym uściskiem. Jak poszło nagrywanie? Zofia uśmiechnęła się, czując wdzięczność za to, że ma kogoś, kto rozumie zarówno jej stary, jak i nowy świat. Było niesamowicie, Ewo, ale czasami boję się, że stracę siebie pośród tego wszystkiego. Ewa spojrzała jej prosto w oczy, jej wyraz twarzy poważny. Zofio, to, co sprawia, że twój głos jest tak wyjątkowy, to właśnie to, kim jesteś. Nigdy o tym nie zapomnij. Słowa Ewy odbijały się echem w umyśle Zofii, gdy wchodziła do domu. W sypialni zatrzymała się przed lustrem, obserwując swoje odbicie. Fizycznie wyglądała jak ta sama dziewczyna co zawsze. Ale jej oczy opowiadały inną historię. Były to oczy kogoś, kto stawił czoła swoim lękom, kto odkrył wewnętrzną siłę, o której istnieniu nawet nie wiedział. Były to oczy kogoś, kto był gotowy wyruszyć w transformującą podróż. Tej nocy Zofia śniła. Śniła o oświetlonych scenach i tłumach śpiewających razem z nią. Śniła o społecznościach podnoszących się, o życiach ulegających przemianie. Ale śniła też o swoim dawnym życiu, o prostocie i przytulności, które znała tak dobrze. Gdy się obudziła, Zofia wiedziała, że stoi na progu czegoś wielkiego. Droga przed nią będzie pełna wyzwań, wzlotów i upadków, ale była gotowa stawić im czoła,
z głosem jako przewodnikiem i swoją esencją jako kotwicą. Po drugiej stronie miasta Adam Kowalski również budził się z nowym postanowieniem. Słowa Magdy zasiały ziarno w jego sercu. Po raz pierwszy w życiu zaczął rozważać możliwość wykorzystania swojej władzy i wpływów do czegoś więcej niż tylko własnej korzyści. I tak, gdy słońce wschodziło nad Warszawą, oświetlając zarówno wieżowce, jak i skromniejsze dzielnice, zaczynała się pisać nowa historia. Historia odkupienia, transformacji i niezaprzeczalnej mocy jednego głosu, by zmienić świat. Zofia, stojąc przy oknie swojego pokoju, wzięła głęboki oddech, czując ciężar i obietnicę przyszłości, która otwierała się przed nią. Zdeterminowanym uśmiechem zaczęła cicho nucić. Jej głos mieszał się z odgłosami budzącego się miasta. Metamorfoza dopiero się zaczynała, a najlepsze miało dopiero nadejść. Premiera pierwszego singla Zofii, zatytułowanego Głos Ciszy, była natychmiastowym fenomenem. Piosenka, która łączyła jej osobistą historię z uniwersalnym przesłaniem nadziei i oporu, wystrzeliła na szczyt list przebojów w ciągu kilku godzin. Zofia znalazła się w centrum medialnego wiru. Wywiady, sesje zdjęciowe i zaproszenia do programów telewizyjnych stały się jej nową rutyną. Choć ekscytujące, szalone tempo zaczynało zbierać swoje żniwo. Pewnego szczególnie ruchliwego poranka Zofia znajdowała się za kulisami popularnego porannego programu telewizyjnego, czekając na swoją kolej, by wejść na antenę. Jej telefon zawibrował z wiadomością od cioci Haliny. Pamiętaj, kim jesteś, mój kwiatuszku. Jesteśmy z ciebie dumni. Te proste słowa sprowadziły łzy do oczu Zofii. W całym tym szaleństwie łatwo było stracić z oczu swoje korzenie. 2 minuty, Zofio, zawołał asystent produkcji. Biorąc głęboki oddech, przygotowała się na kolejny wywiad. Kamery się włączyły i Zofia znalazła się przed milionami widzów. Zofio, twój błyskawiczny wzrost popularności porównywany jest do nowoczesnej bajki, zaczęła prezenterka. Jak radzisz sobie z całą tą nagłą uwagą? Zofia zawahała się przez chwilę, szukając odpowiednich słów. To surrealistyczne, szczerze mówiąc, ale staram się pamiętać każdego dnia, że mój głos nie należy tylko do mnie. Niesie on historię i nadzieję tak wielu ludzi, którzy nigdy nie mieli szansy być wysłuchani. Tymczasem w dyskretnym ośrodku rehabilitacyjnym na obrzeżach miasta Adam Kowalski mierzył się z własnymi demonami. Słowa Magdy były katalizatorem głębokiej autorefleksji. Panie Kowalski, zaczęła jego terapeutka dr Alicja, chciałabym dziś porozmawiać o pańskich motywacjach. Co napędzało pana do budowania imperium? Adam milczał przez długą chwilę, jego wzrok zagubiony w krajobrazie za oknem. Władza, odpowiedział w końcu. Chciałem udowodnić, że jestem lepszy, silniejszy od wszystkich wokół mnie. A teraz? Delikatnie naciskała dr Alicja. Teraz? Adam zaśmiał się gorzko. Teraz zdaję sobie sprawę z pustki tego wszystkiego. We wschodniej dzielnicy Marina Zając prowadziła spotkanie z architektami i urbanistami. Teren, który wcześniej miał być zajęty przez inwestycje Adama, był teraz planowany jako centrum społeczne i tereny zielone. Wyobraźcie sobie, mówiła, jej oczy błyszczały z entuzjazmu, miejsce, gdzie nasze dzieci mogą bezpiecznie się bawić, gdzie możemy oferować kursy zawodowe, gdzie sztuka i kultura mogą rozkwitać. Kilka przecznic dalej, w domu wujostwa Zofii, wujek Andrzej przyjmował nieoczekiwaną wizytę. To był Marek Wiśniewski, producent muzyczny. Panie Andrzeju, zaczął Marek, wyraźnie zdenerwowany, przyszedłem prosić o pańskie pozwolenie na coś bardzo ważnego. Wujek Andrzej uniósł brew, zaintrygowany. A co to takiego, młody człowieku? Chcę zabrać Zofię w ogólnokrajową trasę koncertową, wyjaśnił Marek. Jej przesłanie musi być usłyszane w całym kraju. Wiadomość zaskoczyła rodzinę. Ciocia Halina, która właśnie wróciła, dołączyła do rozmowy. Ale czy ona jest na to gotowa? Zapytała, troska widoczna w jej głosie. Marek uśmiechnął się łagodnie. Zofia jest silniejsza niż wszyscy sądziliśmy i obiecuję, że będę się nią opiekował jak własną córką. Podczas gdy ta rozmowa miała miejsce, Zofia mierzyła się z własnym dylematem. Ewa, która stała się jej powierniczką, znalazła ją siedzącą samotnie w studiu po długiej sesji nagraniowej. Co cię martwi, gwiazdeczko? Zapytała Ewa, siadając obok niej.
Zofia westchnęła głęboko. Wszystko dzieje się tak szybko, Ewo. Czasami czuję, że tracę kontrolę, że oddalam się od tego, kim naprawdę jestem. Ewa wzięła dłonie Zofii w swoje. Zosiu, spójrz na mnie. Nie tracisz siebie. Rośniesz, ewoluujesz. To może być przerażające, ale jest też wspaniałe. Słowa Ewy zdawały się nieco uspokoić wewnętrzną burzę Zofii, ale wciąż było jedno pytanie, które ją dręczyło. A co, jeśli nie jestem wystarczająco silna, żeby sobie z tym wszystkim poradzić? W tym momencie drzwi do studia się otworzyły. Ku zaskoczeniu Zofii weszli jej wujostwo, a za nimi Karol Majewski. Mój kwiatuszku, zaczęła ciocia Halina, jej oczy pełne miłości. Przyszliśmy ci powiedzieć, że bez względu na to, co się stanie, zawsze będziemy przy tobie. Wujek Andrzej dodał, masz przed sobą niesamowitą okazję, Zosiu. Szansę, by zanieść swój głos, swoje przesłanie do całego kraju. Karol wyjaśnił wtedy o planowanej trasie koncertowej. Zofia słuchała wszystkiego z mieszaniną ekscytacji i obaw. Ja nie wiem, czy jestem gotowa, wyznała. Wtedy wtrąciła się Ewa. Nikt nigdy nie jest w pełni gotowy na wielkie zmiany, Zosiu. Ale ty masz coś wyjątkowego. Masz głos, który może zainspirować miliony. W tym momencie, otoczona ludźmi, którzy ją kochali i w nią wierzyli, Zofia poczuła, jak fala odwagi rośnie w jej piersi. Przypomniała sobie nieśmiałą dziewczynę, która kiedyś marzyła o tym, by zmieniać świat swoją sztuką i zdała sobie sprawę, jak bardzo już urosła. Dobrze, powiedziała w końcu, zdeterminowanym uśmiechem formującym się na jej ustach. Zróbmy to. Decyzja Zofii oznaczała początek nowego rozdziału w jej podróży. Podróży, która zabierze ją daleko od domu, ale paradoksalnie przybliży ją jeszcze bardziej do jej prawdziwej istoty. Tymczasem w swoim ośrodku rehabilitacyjnym Adam Kowalski podejmował własną kluczową decyzję. Po tygodniach intensywnej terapii i autorefleksji w końcu znalazł odwagę, by zrobić coś, czego nigdy sobie nie wyobrażał. Przeprosić. Drżącymi rękami wziął długopis i zaczął pisać serię listów. Do Wiktorii, do swoich byłych pracowników, do społeczności, którym zaszkodził. I, co zaskakujące, do Zofii. Noc zapadła nad Warszawą, otulając miasto płaszczem możliwości. Zofia w swoim pokoju pakowała się na trasę koncertową, która miała zmienić jej życie. Adam w swojej klinice pieczętował ostatni ze swoich listów z przeprosinami. A gdzieś pomiędzy tymi dwoma skrajnościami los nadal tkał swoją skomplikowaną sieć, przygotowując scenę na spotkania, pojednania i transformacje, których nikt nie mógł przewidzieć. Jutro przyniesie nowe wyzwania, nowe piosenki i, kto wie, nowe szanse na odkupienie. Ale na razie miasto zasypiało, kołysane obietnicą, że nawet w najciemniejsze noce odważny głos może rozświetlić drogę ku lepszej przyszłości. Trasa koncertowa Zofii była w pełnym rozkwicie. Miasto za miastem, jej głos rozbrzmiewał w wypełnionych po brzegi salach koncertowych, poruszając serca i inspirując zmiany. Ale w miarę jak rosła jej sława, rosły także wyzwania. Pewnego szczególnie gorącego wieczoru po koncercie w Krakowie Zofia schroniła się w swojej garderobie, wyczerpana. Szum tłumu wciąż brzmiał w jej uszach, gdy weszła Ewa, niosąc stos korespondencji. Więcej listów od fanów? Zapytała Zofia z zmęczonym uśmiechem na ustach. Ewa skinęła głową, ale jej spojrzenie zdradzało pewien niepokój. Tak, ale jest tutaj jeden, który myślę, że powinnaś przeczytać ze szczególną uwagą. Zaintrygowana Zofia wzięła kopertę, którą Ewa jej podawała. Jej serce niemal się zatrzymało, gdy rozpoznała charakter pisma na adresie. Był od Adama Kowalskiego. Drżącymi rękami otworzyła list. Droga Zofio, słowa nie mogą odpowiednio wyrazić, jak bardzo żałuję moich czynów. To, co zrobiłem tobie i wielu innym, było niewybaczalne. Ale piszę nie po to, by prosić o przebaczenie, lecz by uznać pozytywny wpływ, jaki wywarłaś nie tylko na moje życie, ale na życie niezliczonych osób. Twoja odwaga w przeciwstawieniu się niesprawiedliwości, twój głos, który nie dał się uciszyć, zmusiły mnie do stawienia czoła prawdzie o tym, kim byłem i kim się stałem. Spędziłem ostatnie tygodnie na intensywnej terapii, konfrontując się z moimi demonami i próbując zrozumieć, co skłoniło mnie do tak okrutnego zachowania. Nie oczekuję, że mi wybaczysz, ani nawet, że odpowiesz na ten list.
Chciałem tylko, żebyś wiedziała, że twój głos nie tylko zainspirował miliony, ale również obudził we mnie pragnienie bycia lepszym człowiekiem. Z poważaniem, Adam Kowalski. Zofia pozwoliła listowi opaść na swoje kolana, wir emocji przeszywał jej pierś. Gniew, zmieszanie i, co zaskakujące, ukłucie współczucia. Co zamierzasz zrobić? Zapytała łagodnie Ewa. Zofia potrząsnęła głową, niepewna. Ja nie wiem. Muszę to przemyśleć. Tymczasem w Warszawie Marina Zając mierzyła się z własnymi wyzwaniami. Projekt Centrum Społecznego we wschodniej części miasta postępował, ale napotykał opór ze strony niektórych lokalnych polityków, którzy postrzegali inicjatywę jako zagrożenie dla swoich interesów. Nie poddamy się, oświadczyła Marina na zgromadzeniu społeczności. Nasz głos, połączony z głosem Zofii, pokazał światu, że możemy coś zmienić. Nie wycofamy się teraz. Wzmianka o imieniu Zofii wywołała falę oklasków. Młoda piosenkarka stała się symbolem nadziei i oporu dla społeczności. Z powrotem na trasie Zofia przygotowywała się do swojego kolejnego koncertu w Gdańsku. Za kulisami nie mogła przestać myśleć o liście od Adama. To wtedy podszedł do niej Karol Majewski z błyskiem ekscytacji w oczach. Zofio, mam niesamowitą wiadomość, oznajmił. Zostałaś zaproszona do występu w Madison Square Garden w Nowym Jorku. Wiadomość zaskoczyła Zofię. To była niesamowita okazja, marzenie, o którym nawet nie wiedziała, że ma, ale jednocześnie głos w jej umyśle przypominał jej o jej korzeniach, o jej społeczności w Warszawie. To szansa życia, kontynuował Karol, zauważając jej wahanie. Pomyśl, ile osób mogłabyś dotrzeć na skalę globalną. Zofia skinęła głową, próbując to wszystko przetrawić. Czy mogę mieć trochę czasu do namysłu? Tego wieczoru po koncercie Zofia zadzwoniła do swoich wujostwa. Kojący głos cioci Haliny był dokładnie tym, czego potrzebowała usłyszeć. Mój kwiatuszku, powiedziała ciocia Halina po wysłuchaniu o zaproszeniu i liście od Adama, tylko ty możesz zdecydować, co jest dla ciebie właściwe. Ale pamiętaj, twój głos jest potężny nie tylko ze względu na twój talent, ale przez to, co reprezentuje. Nieważne, gdzie śpiewasz, dopóki śpiewasz sercem. Słowa cioci echem odbijały się w umyśle Zofii, gdy przygotowywała się do snu. Wzięła swój pamiętnik, zwyczaj, który utrzymywała od dzieciństwa, i zaczęła pisać. Im dalej jadę, tym bliżej czuję się domu. Mój głos podróżuje przez ten kraj, dotykając życia, o których nigdy nie marzyłam, że dotrę. Ale czy tracę z oczu powód, dla którego to wszystko zaczęłam? List od Adama sprawił, że zakwestionowałam tak wiele rzeczy. Czy naprawdę mogę coś zmienić na skalę globalną? Czy może moje miejsce jest przy mojej społeczności, walcząc u boku Mariny i innych? Następnego ranka Zofia obudziła się z jasnością, której nie czuła od tygodni. Wiedziała, co musi zrobić. Zbierając swój zespół, w tym Karola i Ewę, ogłosiła swoją decyzję. Przyjmę zaproszenie do Nowego Jorku, powiedziała ku uciesze Karola. Ale zanim zdążył świętować, kontynuowała. Ale pod jednym warunkiem. Chcę, żeby koncert był platformą do mówienia o walkach społeczności w Polsce. Chcę zabrać ze sobą Marinę Zając i innych liderów społeczności. Jeśli mamy zanieść mój głos światu, upewnijmy się, że niesie on właściwe przesłanie. Propozycja zaskoczyła wszystkich, ale determinacja w oczach Zofii nie pozostawiała wątpliwości. Znalazła sposób na pogodzenie swojej rosnącej sławy z zaangażowaniem w swoje korzenie. Podczas gdy rozpoczęły się przygotowania do koncertu w Nowym Jorku, Zofia miała jeszcze jedną decyzję do podjęcia. Biorąc kartkę papieru, zaczęła pisać: Drogi Adamie, otrzymałam twój list i po długiej refleksji postanowiłam odpowiedzieć. To, co zrobiłeś, było, jak sam powiedziałeś, niewybaczalne, ale wierzę w moc transformacji. Słowa płynęły, przepełnione emocjami, ale także nowo odkrytą mądrością. Zofia uczyła się, że prawdziwa siła jej głosu nie leżała tylko w śpiewaniu, ale w jej zdolności do inspirowania zmian. Nawet u osób, po których najmniej się tego spodziewała. Gdy słońce zachodziło, Zofia wyjrzała przez okno autokaru koncertowego, obserwując mijający polski krajobraz. Wiedziała, że wyzwania przed nią będą ogromne. Zaniesienie jej przesłania na międzynarodową scenę, stawienie czoła globalnemu przemysłowi muzycznemu,
a jednocześnie pozostanie wierną swoim korzeniom i wartościom. Ale po raz pierwszy od długiego czasu czuła się naprawdę pogodzona z drogą, którą wybrała. Jej głos był darem, owszem, ale także odpowiedzialnością. I była gotowa objąć oboje. Z uśmiechem Zofia wzięła swoją gitarę i zaczęła brzdąkać akordy nowej piosenki. Piosenki o mostach między przeszłością a przyszłością, między lokalnym a globalnym, między przebaczeniem a sprawiedliwością. Los dał jej głos. Teraz była jej kolej, by użyć tego głosu do kształtowania losu. Gwar w Madison Square Garden był ogłuszający. Tysiące ludzi z niecierpliwością oczekiwało na rozpoczęcie koncertu. Wielu z nich nie wiedząc dokładnie, czego się spodziewać. Wieść o młodej polskiej piosenkarce, która podbiła swój kraj przesłaniem nadziei i zmiany społecznej, rozeszła się szybko, tworząc atmosferę oczekiwania, którą niemal można było dotknąć. Za kulisami Zofia brała głębokie oddechy, próbując uspokoić nerwy. Obok niej Marina. Zając poprawiała mikrofon na bluzce, gotowa wyjść na scenę i podzielić się historią swojej społeczności ze światem. Jesteś gotowa? Zapytała Ewa, nakładając ostatnie poprawki na makijaż Zofii. Młoda piosenkarka skinęła głową z mieszaniną determinacji i obaw w oczach. Tak gotowa, jak tylko mogę być. Karol Majewski podszedł z dumnym uśmiechem na twarzy. Zofio, pamiętaj, twój głos już zmienił wiele istnień. Dziś ma szansę zmienić świat. Światła zgasły i publiczność wybuchła oklaskami. Nadszedł czas na show. Zofia weszła na scenę z sercem bijącym mocno w piersi. Kiedy pierwsza nuta wypłynęła z jej ust, cały niepokój zniknął. Była w domu. Występ wykraczał daleko poza zwykły koncert muzyczny. Między piosenkami Zofia dzieliła się historiami, własnymi doświadczeniami, walkami swojej społeczności, marzeniami i nadziejami ludzi często ignorowanych przez resztę świata. Marina Zając miała swój moment na scenie, mówiąc z pasją o projekcie Centrum Społecznego i o tym, jak głos Zofii stał się katalizatorem zmian. W miarę postępu koncertu zaczęło się dziać coś niezwykłego. Media społecznościowe eksplodowały wiadomościami wsparcia i solidarności płynącymi ze wszystkich zakątków globu. Hasztagi takie jak Dziaszkę Głos Przeznaczenia i Taszcie Zofia for Change stały się światowymi trendami. Za kulisami zespół Zofii z niedowierzaniem obserwował, co się dzieje. Ewa monitorowała media społecznościowe, ze łzami w oczach czytając wiadomości od ludzi, których życie było poruszane w czasie rzeczywistym. Zofio, szepnęła podczas szybkiej zmiany stroju, nie uwierzysz w to. Ludzie z całego świata się mobilizują. Organizują wydarzenia wspierające, zbierają fundusze na cele społeczne. Wiadomość napełniła serce Zofii emocją, którą ledwo mogła powstrzymać. Kiedy wróciła na scenę na finał koncertu, jej głos niósł nową warstwę emocji i mocy. Ostatnia piosenka wieczoru była nową kompozycją, napisaną specjalnie na tę okazję. Była to pieśń o mostach, między kulturami, klasami społecznymi, między przeszłością a przyszłością. Kiedy ostatnia nuta rozpłynęła się w powietrzu, cisza, która nastąpiła, była niemal pełna czci, zanim wybuchła ogłuszającymi owacjami. Tymczasem po drugiej stronie świata, w Warszawie, Adam Kowalski oglądał transmisję na żywo z koncertu w swoim apartamencie. Jego ręce lekko drżały, trzymając filiżankę herbaty, z oczami utkwionymi w obrazie Zofii na scenie. Transformacja, którą w niej widział, pewność siebie, pasja, cel, sprawiała, że kwestionował każdą decyzję, którą podjął w swoim życiu. Łzy płynące po jego twarzy nie były tylko wyrazem żalu, ale także dziwnego poczucia nadziei. Sięgając po telefon, Adam zrobił coś, czego nigdy sobie nie wyobrażał. Przelał znaczną sumę na konto projektu Centrum Społecznego we wschodniej Warszawie. To był mały gest w porównaniu ze złem, które wyrządził, ale to był początek. Z powrotem w Nowym Jorku, atmosfera po koncercie była wirem emocji i aktywności. Dziennikarze z całego świata tłoczyli się, by porozmawiać z Zofią i Mariną. Celebryci i aktywiści społeczni ustawiali się w kolejce, by wyrazić swoje wsparcie i zaoferować współpracę. Pośród tego chaosu Zofia znalazła chwilę ciszy. Sięgając po telefon, zobaczyła powiadomienie, które sprawiło, że się zatrzymała. Anonimowy przelew znacznej kwoty na projekt Centrum Społecznego.
chociaż nie było nazwiska, dokładnie wiedziała, od kogo pochodzi. Drżącymi rękami zaczęła pisać wiadomość. Adamie, otrzymałam twoją darowiznę, to początek, ale jest jeszcze wiele do zrobienia. Jeśli naprawdę chcesz coś zmienić, nie wystarczy przekazać pieniądze. Wykorzystaj swoje wpływy, swoje kontakty. Pomóż nam zbudować coś trwałego. Zofia. Wysyłając wiadomość, Zofia wzięła głęboki oddech. To był odważny krok, ale wiedziała, że był konieczny. Prawdziwa zmiana wymagała więcej niż symbolicznych gestów. Wymagała konkretnych działań i ciągłego zaangażowania. W dniach, które nastąpiły, wpływ koncertu Zofii rozszedł się jak fale na jeziorze. Zaproszenia na występy i wykłady napływały ze wszystkich zakątków świata. Międzynarodowe organizacje praw człowieka i rozwoju społecznego chciały nawiązać współpracę. Ale wraz z rosnącą ekspozycją pojawiły się także wyzwania. Krytycy zaczęli kwestionować, czy Zofia nie oddala się zbytnio od swoich korzeni, czy międzynarodowa sława jej nie zmienia. Niektórzy oskarżali ją nawet o sprzedawanie historii swojej społeczności dla osobistych korzyści. Podczas wideokonferencji z wujostwem i przyjaciółmi ze społeczności Zofia wyraziła swoje obawy. Czasami czuję, że im dalej jadę, tym trudniej jest utrzymać więź z tym, kim naprawdę jestem i skąd pochodzę, wyznała. Wujek Andrzej ze swoją spokojną mądrością odpowiedział: moja droga, twoje korzenie nie są fizycznym miejscem. Są w twoim sercu, w twoim głosie, w każdym wyborze, którego dokonujesz. Dopóki będziesz śpiewać prawdę, nigdy nie będziesz naprawdę daleko od domu. Słowa wujka przyniosły pocieszenie, ale także nową determinację. Zofia zdała sobie sprawę, że jej podróż dopiero się zaczyna. Miała teraz platformę, głos, który rozbrzmiewał globalnie. A z tą mocą przychodziła ogromna odpowiedzialność. Siadając do komponowania nowej piosenki, Zofia pozwoliła, by wszystkie emocje, wątpliwości i nadzieje ostatnich dni przepłynęły przez nią. Melodia, która się wyłoniła, była jednocześnie intymna i uniwersalna, mówiąca o osobistych i zbiorowych zmaganiach, o małych zwycięstwach i wielkich marzeniach. Gdy słońce wschodziło nad Nowym Jorkiem, Zofia wyjrzała przez okno swojego hotelowego pokoju, obserwując budzące się do życia miasto, które nigdy nie śpi. Wiedziała, że wyzwania przed nią będą ogromne. Utrzymanie swojej integralności w świecie, który często ceni bardziej wizerunek niż substancję. Kontynuowanie walki o realne zmiany, jednocześnie nawigując zdradliwe wody międzynarodowej sławy. Ale wiedziała też, że nie jest sama w tej podróży. Miała wsparcie swojej rodziny, swojej społeczności, a teraz globalnego ruchu, który jej głos pomógł obudzić. Z zdeterminowanym uśmiechem Zofia chwyciła gitarę i zaczęła brzdąkać akordy swojej nowej piosenki. Była to pieśń o transformacji, osobistej i społecznej. O tym, jak jeden głos, kiedy jest prawdziwy i pełen pasji, może stać się katalizatorem znacznie większej zmiany. Los dał jej głos. A teraz, bardziej niż kiedykolwiek, była zdeterminowana, by użyć go do kształtowania lepszej przyszłości. Nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich, których jej muzyka mogła dosięgnąć. Miesiące, które nastąpiły po koncercie w Madison Square Garden, były dla Zofii jak jazda na roller coasterze. Jej kalendarz był wypełniony występami, wywiadami i udziałem w wydarzeniach charytatywnych na całym świecie. Jej nazwisko stało się synonimem nadziei i zmiany społecznej, ale wraz z rosnącą sławą pojawiły się nowe wyzwania. Pewnego szczególnie ruchliwego poranka w Londynie, gdzie Zofia przebywała na serię koncertów, Ewa weszła do jej hotelowego pokoju z zaniepokojoną miną. Zofio, mamy problem, powiedziała, podając jej tablet. Spójrz na to. Na ekranie widniał krzyczący nagłówek: Zofia Nowak, głos zmiany czy oportunistka medialna? Artykuł kwestionował prawdziwe intencje Zofii, sugerując, że wykorzystuje walkę swojej społeczności dla osobistych korzyści. Cytował anonimowe źródła, które twierdziły, że oddaliła się od swoich korzeni i bardziej troszczy się o swój międzynarodowy wizerunek niż o rzeczywiste sprawy. Zofia poczuła się, jakby dostała cios w żołądek. To nieprawda, wyszeptała drżącym głosem. Ewa położyła pocieszającą dłoń na jej ramieniu. Wiemy o tym. Niestety takie rzeczy przychodzą wraz ze sławą. Pytanie brzmi, jak na to odpowiemy? Tymczasem w Warszawie
projekt Centrum Społecznego we wschodniej części miasta napotykał własne przeszkody. Marina Zając walczyła z biurokracją i interesami politycznymi, które groziły opóźnieniem lub nawet anulowaniem inicjatywy. Na napiętym spotkaniu z lokalnymi władzami Marina broniła nie tylko projektu, ale także uczciwości Zofii. Zofia Nowak to nie tylko celebrytka, argumentowała z pasją. To głos naszej społeczności, a każda złotówka, którą zarabia, jest inwestowana tutaj, w naszą przyszłość. Po drugiej stronie miasta Adam Kowalski obserwował rozwój wydarzeń z mieszaniną podziwu i poczucia winy. Wiadomość, którą Zofia wysłała mu po jego anonimowej darowiźnie, wciąż brzmiała w jego umyśle. Wiedział, że musi zrobić więcej, ale strach przed publicznym ujawnieniem i możliwymi konsekwencjami prawnymi paraliżował go. To właśnie w tym momencie Magda, jego była asystentka, ponownie pojawiła się w jego życiu. Panie Kowalski, powiedziała, wchodząc do jego biura bez zapowiedzi, czas przestać się chować i zacząć działać. Adam spojrzał na nią, zaskoczony jej śmiałością. Co proponujesz? Magda uśmiechnęła się. Plan już formował się w jej umyśle. Co powiesz na to, żebyśmy po raz pierwszy wykorzystali pańskie kontakty i wpływy do czegoś dobrego? Z powrotem w Londynie Zofia przygotowywała się do wejścia na scenę na kolejny koncert. Słowa z artykułu wciąż ciążyły na jej sercu, ale była zdeterminowana, by nie pozwolić, aby to wpłynęło na jej występ. Chwilę przed wejściem na scenę jej telefon zawibrował z wiadomością od cioci Haliny. Mój kwiatuszku, pamiętaj zawsze, kim jesteś i dlaczego śpiewasz. Twój głos to dar, używaj go mądrze i z miłością. Te proste słowa były balsamem, którego Zofia potrzebowała. Kiedy w końcu wyszła na scenę, jej głos niósł nową warstwę emocji i autentyczności. W połowie koncertu Zofia zrobiła coś nieoczekiwanego. Zatrzymała muzykę i zaczęła mówić bezpośrednio do publiczności. Wiecie, kiedy zaczynałam tę podróż, byłam tylko dziewczyną ze skromnej dzielnicy w Warszawie. Dziś jestem tutaj, śpiewając dla was w Londynie. To surrealistyczne i cudowne, ale chcę, żebyście wiedzieli jedno. Każda nuta, którą śpiewam, każde słowo, które mówię, jest dedykowane tym, którzy nie mają głosu. Mój sukces nie jest mój, jest nasz. I obiecuję wam, że dopóki będę miała oddech, będę walczyć o sprawiedliwszy i bardziej równy świat. Jej słowa, transmitowane na żywo przez internet, szybko stały się wirusowe. Hashtag Zofia Mówi zalał media społecznościowe, a ludzie z całego świata wyrażali swoje wsparcie i dzielili się własnymi historiami walki i przezwyciężania trudności. Tymczasem w Warszawie działo się coś niezwykłego. Pod przewodnictwem Magdy, Adam i grupa wpływowych przedsiębiorców utworzyli koalicję wspierającą projekty rozwoju społecznego. Na niespodziewanej konferencji prasowej Adam Kowalski ogłosił coś, co zszokowało wszystkich. Przez lata budowałem swoją fortunę kosztem mniej uprzywilejowanych. Dziś jestem tu, aby ogłosić, że poświęcę każdy grosz, który mam, na naprawienie zła, które wyrządziłem. Zaczynając od projektu Centrum Społecznego we wschodniej Warszawie, będziemy inwestować w edukację, zdrowie i możliwości zatrudnienia dla społeczności w całej Polsce. Wiadomość wybuchła jak bomba. Dziennikarze przepychali się, by zadawać pytania, podczas gdy w mediach społecznościowych opinie dzieliły się między sceptycyzmem a nadzieją. Zofia, która oglądała transmisję na żywo ze swojej garderoby w Londynie, ledwo mogła uwierzyć w to, co widziała. Łzy płynęły po jej twarzy, gdy obserwowała mężczyznę, który kiedyś próbował ją upokorzyć, teraz publicznie zobowiązującego się do zmiany. Tego wieczoru po koncercie Zofia usiadła, by skomponować nową piosenkę. Była to melodia o odkupieniu, o drugich szansach, o mocy jednego głosu, by inspirować transformację. Gdy pierwsze nuty nabierały kształtu, Zofia zastanawiała się nad swoją podróżą. Od wąskich uliczek swojej dzielnicy po międzynarodowe sceny stawiła czoła wyzwaniom, wątpliwościom i krytyce. Ale na każdym kroku pozostała wierna sobie i swojej misji. Piosenka, która się wyłoniła, była świadectwem jej podróży, ale także hymnem nadziei dla wszystkich tych, którzy marzyli o lepszym świecie. W kolejnych dniach zaczęło się dziać coś niezwykłego. Zainspirowani przykładem Zofii i zaskakującą transformacją Adama,
ludzie z całej Polski, a wkrótce z całego świata, zaczęli się mobilizować. Projekty społeczne rozkwitały, inicjatywy edukacyjne i wzmacniające pozycje społeczności zyskiwały na sile. Głos Zofii stał się katalizatorem zmiany znacznie większej, niż kiedykolwiek mogła sobie wyobrazić. I tak, gdy słońce wschodziło nad nowym dniem, Zofia wyjrzała przez okno swojego hotelowego pokoju z pogodnym uśmiechem na ustach. Wiedziała, że podróż była daleka od zakończenia. Będzie więcej wyzwań, więcej krytyki, więcej chwil zwątpienia. Ale wiedziała też, że już nie jest sama. Jej głos stał się chórem, rozbrzmiewającym wokół świata, inspirując innych do powstania, do mówienia, do działania. Los dał jej głos. A ona użyła tego głosu, by zmieniać świat jedno serce na raz. A